Siemano, witam serdecznie. Następny dzień, kolejny w sumie w Hiszpanii. Opuszczam właśnie Granadę. Kieruję się na stację autobusową i ruszam w stronę Malagi. Następne dwa dni będą w Maladze, tak więc widzimy się po drodze. Chciałem powiedzieć, są godziny poranne, jest dosyć chłodno, tak żeby ubrać jakąś bluzę. Ale mniej więcej po godzinie 10 robi się już ciepło. Ruch jest niewielki. Niestety trzeba opuszczać Granadę, która okazała się strzałem w dziesiątkę na taki weekendowy wypad. Dzisiaj święto, a więc... Nie, jutro. Jutro? Jutro, w poniedziałek. Ale dzisiaj jest niedziela. No to takie święto. No więc takie... Jest to jeszcze Piotrek, miał go nie być. A Piotrek idzie na dworzec i o, i ma w tym samym czasie praktycznie co ja, ma autobus, więc idziemy sobie na piechotę. Stwierdziliśmy, że nie bierzemy żadnego autobusu, ale idziemy i chciałem wam pokazać, że jest luz, że jest spokój, jest, no w sumie jest niedziela, nie ma co się dziwić. W Polsce raczej też tak jest, większość rzeczy pozamykana, tym bardziej jak odeszliśmy od centrum, to już tutaj nic się nie dzieje. Ale ładnie pachnie choinkami. Ładnie. I tu taka ciekawostka. Aktualnie Google pokazują, że powinniśmy iść ulicą Avenida Juan Pablo II, czyli Jana Pawła II. Tak wyglądają automaty, gdzie kupuje się bilety. I akurat w tym przypadku można płacić tylko kartą. Nie można płacić gotówką, tu jest napisane również solo pago con tarjeta, czyli można płacić tylko i wyłącznie kartą. Bilet do Malagi stąd mam na godzinę 12, jedzie niecałe 2 godziny, kosztuje 50 zł, 12 niecałe euro. Siemano, dojechałem do Malagi właśnie. Całkiem przyjemna podróż. Chciałem podziękować Piotrkowi za jakiś tam spoko spędzony czas. Za poczęstowanie mnie CBD. Idę właśnie w kierunku hostelu, jakieś 25 minut na piechotę przy okazji, jeszcze jakieś, mam nadzieję, zaliczymy dobre jedzenie. Chowam bluzę, bo jest już gorąco. I widzimy się za chwilę. Niestety trzeba nakładać maski, bo mandat jest 100 euro, więc lipa. Jeżeli chodzi o samą Malagę, jest większa jak Granada i nie wiedziałem dokładnie, jak to wygląda w liczbach i sprawdziłem. Wygląda następująco. Malaga ma mniej więcej 600 tysięcy mieszkańców, a Granada, która była dość mocno zatoczona wczoraj, około 230 czy tam 240, więc ponad dwa razy, prawie trzy razy pewnie więcej, biorąc pod uwagę, ile faktycznie tu mieszka ludzi. Jeżeli chodzi o hostel, wybrałem taki, który się mieści jakieś 20 parę minut od dworca. Miałem w sumie dwie opcje, takie tańsze. Jedne z tańszych były około 15 euro za dobę. I ja zapłaciłem chyba też 15. Jeden był koło dworca, drugi był bardziej bliżej centrum. Stwierdziłem, że wolę przekimać się bliżej centrum i mieć więcej czasu na zwiedzanie. A więc dajemy się, tak mówiłem, jakieś jeszcze 15 może minut. Pogoda jest fajnie. Jest ciepło, można wyjść w gaciach, także zajebiście. Tomasz,
Jestem już praktycznie w ścisłym centrum miasta. Przede mną katedra i muzeum na placu. Jeszcze parę minut zostało do hostelu. Jedzenie jeszcze nie znalezione. I ogólnie zauważyłem, że bardzo dużo ludzi tutaj żebra sobie i ostatnio jak bywałem w innych miastach, tego tak nie zauważyłem. A tutaj w Hiszpanii dość dużo osób sobie po prostu siedzi. Do takich typowych młodych, zdrowych, wiecie, osób sobie siedzą i po prostu czekają, że coś im da pieniądze. Przykre to niestety. Dotarłem do hostelu i muszę powiedzieć, że to chyba jeden z ładniejszych, jaki miałem. Nazywa się The Jungle Hostel i to taki naprawdę porządny, duży hostel. I tutaj wszędzie są... Mówiła mi, żeby nie przejmować się opiniami, gdzie ludzie mówią, że to są nieprawdziwe kwiaty, a są podobno prawdziwe. Podczas COVID-a jest zajętych tylko 50% łóżek, czyli jak to są dwa, to jest tylko jedno, drugie i trzecie. Okej, czwarte, czyli tu jest na dobrą sprawę 8 łóżek, ale mogą być tylko 4 zajęte. Taki jest widok z balkonu. Na dobrą sprawę samo centrum. Mam nadzieję, że tylko, że nie będzie głośno. Lokalizacja jest zajebista. Pokażę wam tylko jeszcze, jak wygląda na zewnątrz. Dzisiaj jest jakieś podobno pizza party o godzinie 6 wieczorem, więc pewnie tam się wybiorę. Zobaczcie, pizza party o godzinie 7.30 za 6 euro i tyle. A tam na górze jest taras, który pokażę wam niebawem. A więc dzisiaj takie zwiedzanie na luzie, bez mapy, bez jakiegoś tam parcia na wchodzenie do wszystkich miejsc, które chciałbym zobaczyć. Miasto jest ładne. Zobaczcie, tu są jakieś katedry. Ja dobrą sprawę nie mam parcia na googlowanie dzisiaj co jest co. Po prostu mam zamiar się zgubić troszkę w tych uliczkach. W Maladze pochodzić, zobaczyć co ciekawego znajdę. To tyle. Lecimy. Jak chcielibyście sobie wypłacić bitcoina, to też można. Tutaj gościu chodzi, sprzedaje tylko lotka, można płacić kartą, dość popularna opcja. Coś jak na stacjonarnia, tu widzę po prostu chodzą i sprzedają bileciki z totka. Druga kwestia, znalezienie czegoś do jedzenia, co mi przypadnie. A to, żebym był wybredny, ale nie jem owoców morza. A tu wszędzie są owoce morza, więc... Trzeba trochę więcej poświęcić czasu na szukanie. Tak jak mówiłem przed chwilą, więcej tutaj jedzenia w centrum to owoce morza, paeje, wszystko jest praktycznie z krewetkami albo cenowo niestety poza moimi możliwościami finansowymi. Wiem o tym bardzo dobrze, że wypadałoby zjeść lokalne jedzenie, tutaj kuchnia andaluzyjska jest na pewno smaczna, ale niestety wszystko, co jest z owocami morza, niekoniecznie mi podchodzi i no takie życie. Próbowałem tapas, było bardzo spoko i to tyle. A dodatkowo dzisiaj się okazało, że jakaś jest impreza w hostelu, nazywa się Pizza Party i jest około godziny 6 albo 7 i jest chyba serwowana pizza plus jest... jakaś tam puszczana,
nie wiem, jakieś filmy są puszczane. Miejmy nadzieję, że będzie spoko, że się z kimś zintegruje, może wyjdziemy jeszcze dzisiaj gdzieś na miasto coś pozwiedzać. Ogólnie jest ładnie, jest ciepło. Te argumenty przemawiają najbardziej do mnie, jeżeli chodzi o podróżowanie. Jak jest ładnie, jest ciepło, są palmy, świeci słońce, jest dobre jedzenie i jest tanio, to się dogadamy. Doszedłem do jakiegoś Mustafy, zamówiłem sobie kołkę zero, bo to jest, można powiedzieć, rzecz, którą się mam gdzieś najem. No bo jest okej, nazywa się latówka, kolka, frytki, pizza turecka, 6 euro. Jedna z popularniejszych atrakcji tutaj w Maladze to taki sam fort praktycznie, który stał w Granadzie, ale oczywiście tamten w Granadzie jest największy. Ten nie robi aż takiego wrażenia, nie ukrywam, widząc najpierw ten duży, następnie odwiedzając ten mniejszy. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj jest jeszcze to otwarte. I ogólnie wszystkie atrakcje tutaj w Maladze są dość blisko siebie, wszystkie ulokowane koło centrum i nie ma ich za wiele. A tutaj, moi drodzy, piramida w Luwrze. Szybka przesiadka do Paryża. Taka ciekawostka, w Demie mamy prawie identyczną. Nie mam pojęcia dlaczego, ale dzisiaj wjazd jest darmowy. Wyczytałem normalnie, że wejście kosztuje około 5 euro. Dzisiaj przy wejściu była tabliczka na maszynie do kupna biletów, że jest za darmo, zatem pozwiedzamy. Ogólnie te ludzie mają jakiegoś bzika na punkcie masek i dzisiaj widziałem babeczki w restauracji, które siedziały w maseczkach i zanim dostały w ogóle jedzenie do stolika, zanim dostały kawę, to siedziały do samego końca w maskach, więc jest nieźle. I ciekawostka w sumie najważniejsza. Dostałem wszystko informację od dziewczyny, że siedzi sobie sama na chacie z Tindera i teoretycznie nie ma co robić. Nudzi jej się trochę, ale obawia się spotkać ze względu na zaistniałą sytuację. Wiadomo, o co chodzi, tego słowa nie wolno wymawiać na literę C. Czyta się przez K. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. A więc nocne wyjście jeszcze raz tutaj, jednak nie skorzystałem z tej opcji pizzy na tarasie, ponieważ to się opóźniło jakieś 2 godziny, a ja byłem głodny i stwierdziłem, że wyjdę. Nic tam się nie działo, miałem nadzieję, że będzie jakaś fajna imprezka, jednak nie, ale zobaczymy, jak tętni życie tutaj w Maladze i jest
podobnie jak w tej Granadzie, ale chyba tutaj jest więcej ludzi wieczorem, a mniej w dzień, a tam było na odwrót, ale zatem, tak powiem, jakieś urozmaicenie. Idę się przejść i są ładne dziewczyny, jakbyście pytali. Idę, chciałem spróbować tapas w tej knajpie, nazywa się Casa Lola i ma prawie 6 tysięcy opinii, 5600. Jest ogólnie mnóstwo ludzi czekających na stolik, więc jest lipa. Wróciłem do hostelu i dzisiejszy dzień taki fajny. W sensie mocno chilloutowy, ja się wyluzowałem, bo nie miałem spiny ze zwiedzaniem czegokolwiek na siłę. Co jest moim zdaniem bardzo ważną kwestią w ciągu, w czasie podróżowania. Bo takie dni jak było ostatnio, na przykład wczoraj, jak byłem z Piotrkiem w Granadzie, mieliśmy ochotę dużo zwiedzać, więc dużo zwiedzaliśmy. A dzisiaj był taki dzień, gdzie po prostu miałem ochotę pochodzić, zobaczyć, co ludzie robią i jak się zachowują. To jest bardzo fajna rzecz. Takie, mówię, bez żadnego spinania się. I to było bardzo dobre. Więc dzisiaj był taki luz, jutro będzie plaża, jutro również będzie, mam nadzieję, luźno. Poza tym chyba w Maladze nie ma aż tak dużo rzeczy do zwiedzania. Nie mówię, że ich nie ma w ogóle. Oczywiście, że są. Ale nie aż tak dużo pewnie jak w Granadzie. I tak mówię, są tego plusy i minusy. Dodatkowo chciałbym zaprosić was na kanał Bazy. Baza jest teraz aktualnie w Norwegii i będzie pokazywał tą Norwegię inaczej niż typowi turyści, ponieważ Baza mieszka w Norwegii od 12 lub 13 lat. Wie, jak wygląda praca w Norwegii, wie, jak wygląda podróżowanie w Norwegii. Baza specjalizuje się, no może nie do końca, ale mordo, żeby to nie zabrzmiało źle. Baza chodzi i uprawia bushcraft, czyli chodzą sobie do lasu, śpią sobie po lesie i rozbijają hamaki. Jest bardzo, bardzo spoko. Więc zapraszam, wejdźcie na kanał Bazy, Baza Travel. A ja dzisiejszy odcinek kończę. Idę się, że tak powiem, wykąpać, idę spać. I jutro będzie kolejna część zwiedzania Malagi. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Może pojedziemy gdzieś za miasto lub na plażę. A więc moi drodzy, do zobaczyska. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i wyczekujcie kolejnych odcinków. Nara. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you.